Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych Państwa na 55. sesji Rady Powiatu Braniewskiego w 6. kadencji 2018-2023. Witam Zarząd Powiatu Braniewskiego z Panem Starostą, Panem Karolem Motyką na czele. Witam koleżanki, kolegów radnych, witam naczelników, dyrektorów, obsługę naszego Starostwa Powiatowego, wszystkich zaproszonych gości, Radę Powiatu Młodzieżową Powiatu Braniewskiego, Pana Przewodniczącego, no i naszych uczniów szkół średnich z Powiatu Braniewskiego. Poprosiłbym wszystkich radnych o zalogowanie się do systemu w celu potwierdzenia obecności. Jeszcze ktoś się nie zalogował. Pan radny Dziąg, jeszcze bym prosił. Niezalogowany widzę. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze jedna. Poszło. Dobrze. Szanowni Państwo, w dzisiejszej sesji udział bierze 15 radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne. Przed przystąpieniem do przedstawienia porządku obrad zaprosiłbym Pana Starostę oraz Pana Wicestarostę Krzysztofa Kowalskiego do wręczenia nagród w postaci stypendiów. Zapraszam bardzo tutaj do mównic. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, uczniowie szkół ponadpodstawowych. Mam tą niezwykłą, przyjemną taką okazję, aby poinformować Państwa o tym, że Zarząd Powiatu Braniewskiego na posiedzeniu w dniu 21 marca 2024 roku uchwałą 795/24 przyznał stypendia starosty Braniewskiego za semestr w roku szkolnym 22-23. Dodam tylko, że otrzymało te stypendia 19 naszych uczniów. W tej chwili może bym poprosił wymienionych uczniów, aby po wyczytaniu zajęli tu miejsce przed mównicą, a Pana Starostę o wręczenie. W związku z tym poproszę Panią Dominikę Andrearczyk, Mikołaja Andrearczyk, Romana Bagińskiego, Zuzannę Cebulską, Nadię Kowalczyk, Radosława Makarewicza, Annę Milewską, Katarzynę Olender, Norberta Pietrzaka, Michała Popiela, Bartosza Rojka, Patryka Rycko, Bartosza Szumiło, Martynę Szymańską i Urszulę Wielgus. Dodam tylko, że są to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
proszę pozostać, bo jeszcze poprosimy zespołu szkół budowlanych, ucznia Karola Mamińskiego. Zapraszam. Oraz zespołu szkół zawodowych Damiana Chmielewskiego, Karola Powierzę oraz Zofię Zaniewską. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to może ja mam jeszcze taką prośbę. Ogłaszam teraz 5-minutową przerwę techniczną. Tutaj na zrobienie sobie zdjęcia pamiątkowego, także 5 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady dzisiejszej sesji i wracamy do przygotowanego porządku. Punkt pierwszy już mamy za sobą. Punktem pierwszym było otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Punkt czwarty, sprawozdanie starosty Braniewskiego z pracy zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2024-2030. Punkt szósty, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2024. Punkt siódmy, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Punkt ósmy, podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Punkt dziewiąty, są to sprawy bieżące. I punkt dziesiąty, jest to zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku są jakieś uwagi bądź wnioski? Nie widzę. Porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z 54. sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Protokół, jak zawsze, umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Braniewskiego. Czy do tego protokołu ktoś z Państwa radnych ma uwagi? Również nie widzę. Protokół został przyjęty.
Punkt czwarty. Jest to sprawozdanie starosty Braniewskiego z pracy zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Proszę bardzo pana starostę o przedstawienie sprawozdania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu braniewskiego w okresie od 29 lutego 2024 roku do 28 marca 2024 roku. W omawianym okresie odbyły się 3 posiedzenia zarządu powiatu. Na posiedzeniu w dniu 6 marca podjęto uchwały zarządu powiatu w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok w sprawie wyboru organizacji samorządowych w celu zlecenia realizacji w 2024 roku zadań publicznych powiatu braniewskiego, udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, to znaczy to organizacji pozarządowych. Fundacja Promocji Sztuki imieniem Feliksa Nowowickiego otrzymała 12 tysięcy złotych dotacji na 7. Braniewską Jesień Organową. Towarzystwo Miłośników Braniewa na zadanie związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym Braniewa oraz powiatu braniewskiego otrzymało dotację w kwocie 50 tysięcy złotych. Związek Ukraińców w Polsce na zadanie ukraińskie oblicza ziemi braniewskiej otrzymał 14 tysięcy złotych. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska na zadanie 30. Festiwal Piosenki Rozdziawa otrzymał dotację w wysokości 4 tysięcy złotych. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonych Zgromadzeniu Sióstr Świętej Katarzyny w Braniewie na zadania prowadzenie w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie powiatu braniewskiego. Była to suma 1 030 588,41 zł oraz na rozliczone zadanie na prowadzenie w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie powiatu braniewskiego i dotacja rozliczona była w kwocie 1 151 667,09 zł. Na posiedzeniu w dniu 15 marca podjęto uchwały zarządu powiatu w sprawie wyboru organizacji pozarządowych w celu zlecenia realizacji w 2024 roku zadań publicznych powiatu braniewskiego i udzielenia dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej. I tak Liga Obrony Kraju na zadanie powiatowy turniej sportowo-strzelecki otrzymała kwotę 5 tysięcy złotych. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska na zadanie w zdrowym ciele, zdrowy duch otrzymała kwotę dotacji w wysokości 4 tysięcy złotych. Zmiany uchwały numer, kolejna czynność na tym posiedzeniu, zmiany uchwały numer 789/24 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania na 2024 rok komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu braniewskiego. I to dotyczyło zmiany przewodniczącego w składzie komisji konkursowej na zadania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii. Zaopiniowano uchwały na dzisiejszą sesję. Przyjęto projekt umowy o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na 2024 rok w kwocie 2470 zł. Zatwierdzono wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie w sprawie realizacji nowego zadania inwestycyjnego, to jest zakup posypywarki do zimowego utrzymania dróg. Kwota 175 tysięcy złotych. Zatwierdzono wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie w sprawie zakupu usług remontowych, remonty na drogach na terenie miasta Braniewa. Kwota przeznaczona na ten cel to jest 302 tysiące złotych. Żeby ktoś chciał wiedzieć, jakie to będą ulice na terenie Braniewa, jest tego około 18 odcinków ulic. Szczegóły w załączniku także mogę później przedstawić.
zatwierdzono, przepraszam, przyjęto program umowy na opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu braniewskiego na rok 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt ten opracuje firma Optino z Grodziska Wielkopolskiego. Przyjęto projekty porozumień z Fundacją Żółty Szalik we Fromborku w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego oraz umowy dzierżawy części działki. Na posiedzeniu w dniu 21 marca ustalono termin 55. sesji Rady Powiatu Braniewskiego, przyjęto porządek obrad oraz zaopiniowano uchwały na sesję. Podjęto uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2024 rok, w sprawie przyznania stypendiów starosty braniewskiego za wysokie osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023-2024. Miesięczna kwota stypendium to jest 260 zł. Czyli za semestr jest to kwota 1300 zł. Wybory organizacji pozarządowej w celu zlecenia realizacji w 2024 roku zadania publicznego powiatu braniewskiego i udzielenia dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii. To jest, otrzymał tą dotację Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, tytuł zadania 6. Zielona Akademia, kwota 3000 zł. Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność powiatu braniewskiego oznaczonej jako działka numer 137 łana przez 27 o powierzchni 7761 arów położonej w obrębie numer 3 miasta pieniężna, ustalenie ceny wywoławczej oraz wysokości wadium, cena netto nieruchomości 1 400 000 zł. Zatwierdzono rozliczenie dotacji niepublicznego szkolnego schroniska młodzieżowego Żółty Szalik we Fromborku, kwota dofinansowania 13 743,28 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy do sprawozdania są pytania? Proszę bardzo, radny Dziąg. Mamy z działka 0,7 hektarów. No niecały hektar. Źle powiedziałem. Czy rozumiem, że z Żółtym Szalikiem rozwiązano umowę i teraz to skrzydło tylne stoi puste, tak? Tak jest. A czy zarząd ma jakiś pogląd, co z tym zrobić? To dopiero stało się rozliczenie z, no, w tym miesiącu, także jeszcze nawet w sumie jeszcze trwamy no, zdanie obiektu, w procedurze zdania obiektu przez Żółty Szalik dla nas. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, chciałem podziękować za wyczerpującą informację dotyczącą sytuacji przeciwpowodziowej na rzece Pasłęce. Rzeczywiście bardzo dokładnie to opisano. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa... Trochę trwało, bo materiały, żeby to zgromadzić, no jest tego trochę obszerny temat, ale mam nadzieję, że satysfakcjonujący. Dobrze. Proszę bardzo, radna Turczyn. Proszę bardzo. Ja wiem, tylko nie pamiętam, to już bym musiał z panią naczelnik. Nie. Nie było procedowane, ale to z panią naczelnik to omówimy. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu braniewskiego na lata 2024-2023. Przedłożony projekt uchwały był tematem posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego, która w dniu 28 marca pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Razem z materiałami otrzymali Państwo uzasadnienie do zmiany wieloletniej prognozy finansowej, aczkolwiek poprosiły Panią Skarbnik o takie krótkie uzasadnienie do WPF-u i do budżetu, żeby mieszkańcy też wiedzieli, nad czym procedujemy. Dziękuję. W sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024 w zakresie dochodów, wydatków i planowanych nowych przedsięwzięć. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2024 przewiduje zwiększenie dochodów o 4 207 088 zł.
Dochody po zmianach wynoszą 104 531 086 zł. Zwiększenia dotyczą dochodów bieżących. Zwiększenia wydatków o kwotę 4 207 088 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 106 613 955 zł. Przy czym wydatki bieżące wzrastają o 4 032 088 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o 175 000 zł. Na niezmienionym poziomie pozostaje planowany deficyt, to jest na poziomie 2 082 869 zł. Przewidywane spłaty rat kredytu w 2024 roku to 1 907 130 zł. Ustalone wysokości przychodów budżetowych w kwocie 3 989 999 zł. W wieloletniej prognozie finansowej wykazano faktyczne wykonanie budżetu za rok 2023, wykonane dochody, wydatki, przychody oraz rozchody. Rok 2023 powiat zamknął deficytem w wysokości 2 268 805 zł 77 groszy przy planowanym deficycie 8 843 343 zł. Na zmianę WPF-u mają również wpływ dwa planowane projekty finansowane przy udziale środków unijnych. Realizowane będą przez Zespół Szkół Zawodowych oraz Zespół Szkół Budowlanych w latach 2024-2025. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2024, to dochody po zmianach wynoszą 104 531 086 zł. Przy czym dochody bieżące wynoszą 86 794 497 zł. Dochody majątkowe 17 736 589 zł. Zmiany w planie dochodów są wynikiem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 3 98 371 zł oraz części rozwojowej subwencji ogólnej o 589 113 zł. W wyniku ustalenia ostatecznej kwoty przypadającej dla powiatu po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa. Zwiększenia dotacji łącznie o 288 231 zł, w tym zwiększenia planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi o 83 912 zł w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty przypadającej dla powiatu po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa. Wzrost dotacji na realizację projektów finansowanych środkami unijnymi o 204 319 zł. Zwiększenie środków o charakterze dotacji na realizację zadań własnych powiatu 17 452 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy o 160 181 zł na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwot środków na rok 2024. Zwiększenia planowanych dochodów własnych o kwotę 53 740 zł z tytułu odpłatności mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu otrzymanych darów i odszkodowań. Wydatki po zmianach wynoszą 106 613 zł, 613 000, przepraszam, 955 zł. Przy czym wydatki bieżące wynoszą 86 211 896 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 20 402 059 zł. Zmiany wydatków majątkowych są wynikiem wprowadzenia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego, to jest zakup postwarty możliwego utrzymania na kwotę 175 000 zł. Zmiany w wydatkach bieżących są wynikiem m.in. zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków w kwocie 2 778 197 zł na wzrost wynagrodzeń składek od nich naliczonych dla pracowników zatrudnionych z karty nauczyciela. Zwiększenie o 385 182 zł planowanych wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem odpisu podstawowego od 1 stycznia 2024 roku. Zwiększenie 17 450 zł planowanych wydatków na dodatkowe zadania oświatowe z tytułu środków z Funduszu Pomocy. Zwiększenie 83 912 zł planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją celową z budżetu państwa.
zwiększenie o 537 tysięcy złotych planowanych wydatków na zakup usług remontowych, w tym remonty na drogach na terenie miasta Braniewo o 302 tysiące złotych. Zwiększenie o 154 638 zł planowanych wydatków na programy współfinansowane ze środków unijnych. Pozostałe zwiększenia o kwotę 75 707 zł oraz przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami wydatków na kwotę 346 547 zł. Po wprowadzonych zmianach wydatki bieżące na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wzrastają o 2 905 920 zł. Na realizację zadań statutowych przeznacza się więcej o 986 130 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszają się o 14 600 zł. Wydatki na realizację projektu z dofinansowaniem unijnym wzrastają o 154 638 zł. Po wprowadzonych zmianach wydatki majątkowe na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wzrastają o 175 000 zł. Rok 2024 planuje się zamknąć deficytem w kwocie 2 082 869 zł. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Dziąg. Panie skarbnik, jak rozumiem, wzrost subwencji oświatowej związany jest głównie z podwyżkami dla nauczycieli. Jak wstępne przymiarki, starczy na te podwyżki na cały rok? Czy... Udało się zabezpieczyć do końca roku te pieniądze. Dziękuję. Wcześniej była uchwała rozwiązująca rezerwę celową, która była w projekcie budżetu i później przyjętym budżecie w kwocie 1 750 zł plus ten, co teraz na sesji 2 778 197 zł, zabezpieczy środki do końca roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy teraz do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze jedna osoba. Dziękuję. Proszę o ustalenie wyników. 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 6 dzisiejszych obrad. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu braniewskiego na rok 2024. Przedłożony projekt również był tematem posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego, która w dniu 28 marca pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Uzasadnienie zostało doręczone razem z materiałami. Tutaj pani skarbnik jeszcze dodatkowo nam wszystkim przedstawiła te zmiany. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeszcze jedna osoba. Radny Hruszka chyba widzę. Tak. Prosiłbym radnego o zagłosowanie. Dziękuję. Zastanawiał się radny. 15 radnych głosowało. Proszę o ustalenie wyników. 15 radnych głosowało za przyjęciem budżetu na ten 24 rok po zmianach, w związku z czym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 7. Jest to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Projekt był tematem posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, która w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Uzasadnienie mamy doręczone razem z materiałami. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy teraz do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 15 radnych oddał głos. Proszę o ustalenie wyników. I 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. Będzie to podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków przyznanych powiatowi braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku. I tak jak poprzednio, z materiałami otrzymaliśmy uzasadnienie do uchwały. Przedłożony projekt uchwały był tematem posiedzenia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego, która w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. Czy są pytania do tego projektu?
Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o ustalenie wyników. 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszej sesji. Są to sprawy bieżące. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny Mieczaniec. Panie starosto, chciałbym wrócić do sesji ze stycznia tego roku, kiedy zadałem pytanie dotyczące naszej ścieżki rowerowej Green Velo na trasie Braniewo Nowa Pasłęka. Tak, tutaj się troszkę oskarżałem, wcześniej apelowałem Państwa o to, żeby móc otrzymać jakieś informacje z Wód Polskich czy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących stanu tej drogi. Wiadomo, że ten stan jest niezadowalający, żeby nie powiedzieć naganny. Mam takie sygnały od mieszkańców powiatu, zresztą można przeczytać na portalach społecznościowych, że ta sprawa interesuje mieszkańców naszego powiatu braniewskiego. Powiem Państwu, że otrzymałem w końcu po któryś tam sygnale, po którymś piśmie otrzymałem informację od Wód Polskich z taką informacją, że Wody Polskie, pomimo że to jest ich nasyp, ten wał przy rzece Pasłęce, to oni nie mają zadań statutowych takich jak utrzymanie drogi. A jednocześnie na końcu pisma informują mnie, że w najbliższym czasie będzie wizja lokalna, która zweryfikuje stan tej drogi, prawda? Generalnie ja odnoszę wrażenie, że tak naprawdę sytuacja jest taka, że to jak pan starosta powiedział, że właścicielem tej drogi jest Urząd Marszałkowski, ale mam takie wrażenie, że tej drogi po prostu już nie ma, no bo nie można powiedzieć o tej drodze jako drodze, prawda? Generalnie Wody Polskie informują, że ich działania nie są nakierowane na utrzymanie dróg. To jest dla nich temat całkowicie obcy. Jednocześnie mówią, że będą jednak weryfikować tą drogę, ale tej drogi już właściwie nie ma. I takie pytanie bardzo istotne, bo pan na właśnie styczniowej sesji odpowiedział, że na pewno będą ujęte w przyszłych budżetach. Chodzi o właśnie naprawę tej drogi. Pan użył pojęcia na pewno, prawda, będą, że tyle wiemy i czekamy na informację dokładniejszą, ostatnią. To był styczeń. Czy mamy jakieś informacje? Pytanie jest takie, czy mamy takie informacje, jakieś szczegółowe, no bo minęły 2 miesiące dotyczące naprawy tej drogi, to jest po pierwsze. Po drugie, skąd pan czerpie tą wiedzę, że na pewno, prawda, będą ujęte? No bo ja mam taką wiedzę, jak rozmawiałem telefonicznie z Urzędem Marszałkowskim i z Wodami Polskimi, że raczej ten temat jest dla nich całkowicie obcy. Więc czy można więcej wiedzieć, bo mieszkańcy tego oczekują. Dziękuję. Proszę bardzo, panie starosto. Wysoka Rado, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o trasę rowerową, ten odcinek pomiędzy Braniewem a Nową Pasłęką, tak jak już pan radny zaznaczył, ten odcinek jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wstępne i w części, a przebiega również po obiekcie Polskich Wód. Wcześniej żeśmy, no nawet korespondencja była prowadzona i pomiędzy Wodami Polskimi i Urzędem Marszałkowskim. Jeszcze do tego czasu, póki jakby decyzje Urzędu Marszałkowskiego się nie zmieniły co do budowy szlaków komunikacyjnych alternatywnych, czyli takich jak ścieżka rowerowa lub drogi piesze, że te wszystkie szlaki komunikacyjne dodatkowe będą prowadzone przy drogach wojewódzkich i tak wszystkie projekty obecne tak są tworzone. Urząd Marszałkowski jakby odszedł od myśli, żeby cokolwiek z tymi trasami robić. My poszliśmy w kierunku takim, żeby oni nam pomogli, czy wręcz może nie przekazali, bo to jest ich majątek, tą nawierzchnię, ale z jakimś porozumieniu pomiędzy trzema podmiotami, które by mogły tą trasę odbudować, przebudować, bo tak jak już pan Artur Mieczaniec mówił, że w złym stanie jest. Na ten czas nie mamy jakby żadnej informacji ani z Urzędu Marszałkowskiego, ani z Wód Polskich, żeby oni mogli w takim projekcie uczestniczyć. Poszli w tą stronę, znaczy głównie Urząd Marszałkowski, w trasę związaną, trasę ten szlak komunikacyjny pomiędzy Stępniem a Fromborkiem. Jakby w tą stronę idą, tu chcą zawrzeć z nami porozumienie dotyczące i samego zaprojektowania takiej trasy, ale później i finansowania. I
jakby na tym skupili główną swoją myśl. Oczywiście pewnie nie ustaniemy w tym, żeby ten szlak odbudować, no ale niestety nie możemy włożyć pieniędzy w nie nasz majątek. Proszę bardzo, radny Mieczaniec. Jeszcze króciutko dodam, pytanie jest takie, czy właściwie my możemy ingerować w tą ścieżkę, bo to jest w ogóle nie na naszym terenie, w sensie nasyp jest własnością Wód Polskich. Pytanie, czy powinniśmy w to wchodzić, ale powinniśmy chyba monitorować, żeby rzeczywiście, bo to jest sytuacja taka no, dosyć nietypowa, kuriozalna wręcz, że Urząd Marszałkowski wyrzuca pieniądze na jakąś tam inwestycję, potem wał jest przekazywany dla Wód Polskich, bo wcześniej to było chyba własnością innego podmiotu podlegającego pod Urząd Marszałkowski i właściwie, Wody Polskie zajmują się drogami, prawda, i właściwie można powiedzieć, że już tej drogi nie ma tak naprawdę, bo trudno mówić coś. Pytanie jest takie, czy my to weryfikujemy, czy my to monitorujemy i czy my jakieś wysyłamy sygnały, żeby rzeczywiście coś z tym fantem zrobić, bo to szkoda pieniędzy, to są poważne pieniądze poszły na to, a i potrzeba mieszkańców jest taka, żeby to utrzymać. A właściwie tej drogi, prawda, ona znika, ta droga. Proszę bardzo. Jeszcze tylko dodam, że dlatego zapytam się, bo pan starosta mówił 2 miesiące temu, że na pewno będzie to ujęte w wpłatach budżetowych. I stąd moje pytanie, skąd mamy taką wiedzę? Czy to są tylko przypuszczenia, czy to są jakieś tam pragnienia pana starosty, czy rzeczywiście mamy taką wiedzę? Bo rozumiem, że taka wiedza jest jakaś, skoro takie słowa były wypowiedziane. Dziękuję. Proszę bardzo, wicestarosta Kudliński. Tak, to proszę bardzo, pan starosto. Więc tak, w tamtym momencie opierałem się na wiedzy, którą mieliśmy i tych rozmowach między Urzędem Marszałkowskim i Polskimi Wodami, że oni jakby wyrażali jeszcze chęć wtedy, że taki projekt jakby mógł być zrealizowany. Ale na razie od tej pory nie, do tej pory nie mamy żadnej informacji z Urzędu Marszałkowskiego, bo żeśmy chyba w tamtym roku do nich pismo wysłali z zapytaniem, jakby można było rozdzielić no, koszty, że tak powiem, czy oni by dalej chcieli funkcjonować, znaczy dalej utrzymywać tą drogę, bo oni są właścicielem, a my byśmy jakby w części tych kosztów partycypowali. Ale to by było tylko na możliwości, kiedy byśmy zawarli porozumienie, które podobne porozumienie ma być zawarte przy budowie tej drogi, tego szlaku komunikacyjnego dodatkowego pomiędzy Stępniem a Braniewem. Proszę bardzo, pan wicestarosta Kudliński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja może tutaj tak, żeby to wybrzmiało bardziej precyzyjnie w tej materii, co pan radny Artur Mieczaniec zadał tu pytanie. Jak wszyscy wiemy, na terenie powiatu branickiego był realizowany projekt pod nazwą Trasy Rowerowe Green Velo i w tym projekcie udział różne podmioty brały, między innymi powiat braniewski, poszczególne gminy. No i w tym wypadku tutaj Urząd Marszałkowski przy omawianej tym odcinku po Wale w kierunku od Kościółka w Braniewie do Nowej Pasłęki. Jak wszyscy wiemy i tu Państwo i tu za to też chciałbym podziękować, w przypadku powiatu braniewskiego większość tras rowerowych wykonanych technologią geokraty i kruszywa sukcesywnie zaasfaltowaliśmy. Jest jeszcze chyba ze 25% do zaasfaltowania. W bieżącym roku też będą pewne odcinki asfaltowane. Zaś co się tyczy tego odcinka, tak jak już tu pan starosta mówił i ja na którejś z poprzednich sesji, to jest, że tak powiem, nie nasze zadanie, ale z uwagi na to, że znajduje się na terenie powiatu braniewskiego i tak od strony mieszkańców i od strony turystów, którzy przemierzają szlaki naszego powiatu, no to szereg było sygnałów i były to sygnały odnośnie stanu technicznego. W związku z tym akurat dzisiaj nie mam przy sobie tej korespondencji. Szereg korespondencji było wykonanych, skierowanych do właściciela tego odcinka. I tu, tak jak już tu pan starosta powiedział, też były rozważane propozycje szerszej współpracy. Urząd Marszałkowski, Polskie Wody, Powiat Braniewski. Był też taki pomysł,
żeby ZDP całkowicie przekazało górną, projektowaną i wykonaną w technologii geokraty i kruszywa tą materię dla Polskich Wód. Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Urzędu Marszałkowskiego nie wyraził na to zgodę. A pokłosie jest tak, i to trzeba tak podsumować, że wizerunkowo, pomimo że to nie jest nasze mienie, mienie znajduje się na terenie powiatu, no i tak jak mieszkańcy niekoniecznie muszą albo powinni komuś przypisywać, kto za co odpowiada, znajduje się na terenie powiatu branieckiego. Stąd szereg interwencji, pytań są zawsze kierowane przede wszystkim do tej instytucji zwanej Starostwo Powiatowe czy Powiat Braniewski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Pochodaj. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, odnośnie, wracając do tego tematu tych ścieżek rowerowych, posiadam informację, że w Urzędzie Marszałkowskim są przygotowywane nowe dokumentacje nowych ścieżek, które mogą być przyłączone przy następnej perspektywie IT rozdania środków z KPO. Można by było to sprawdzić, bo byśmy byli zainteresowani jako nasza gmina na przyszłe lata wejście w taką współpracę i podłączenia gminy do ścieżki rowerowej, która przebiega, omijając naszą gminę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Młodzieżowej Rady Powiatu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zmieniając trochę temat, korzystając z tej okazji, że ostatni raz widzę Państwa jako radnych obecnej kadencji, chciałbym skorzystać z tej okazji i wyrazić wdzięczność i podziękowanie dla Państwa, bo bez Państwa nie byłoby Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego. To Państwo zagłosowali za głosem młodych w listopadzie i grudniu 2022 roku. Kadencja ta zostawi swój ślad w historii powiatu braniewskiego na długo. Ale są na tej sali obecne dwie osoby, bez których działalność Młodzieżowej Rady byłaby niemożliwa. Pierwszą osobą, której chciałbym podziękować, jest przewodniczący Rady Powiatu, pan Łukasz Korneluk, bez którego sesje Rady nie byłyby tak profesjonalnie prowadzone, jak są teraz. Serdecznie dziękuję za każdą pomoc, radę i wskazówki. Były one bardzo pomocne, aby rozpocząć swoją pracę na funkcji przewodniczącego. Drugą, a zarazem najważniejszą osobą, bez której nie byłoby mnie i moich koleżanek i kolegów radnych tutaj dzisiaj, jest nasz opiekun, pan Krzysztof Kowalski. Panie Krzysztofie, w imieniu swoim, całej Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, chciałbym serdecznie panu podziękować za ciągłą otwartość, wsparcie, pomoc i każdą radę. Bez pana nasza działalność byłaby niemożliwa. To pan zainicjował ten pomysł wśród radnych Rady Powiatu i to pan otworzył się na młodzież w czerwcu 2022 roku. Jest pan człowiekiem otwartym, słownym i wytrwałym w dążeniu do spełnienia swojego celu dla dobra innych. Za ten gest i pomoc chciałbym panu podziękować w imieniu każdego młodego człowieka z terenu naszego powiatu braniewskiego. Życzę państwu zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, a panie przewodniczący, jeżeli mogę wraz z członkami prezydium, chcielibyśmy w imieniu swoim i członków Młodzieżowej Rady wręczyć dla pana przewodniczącego i opiekuna Młodzieżowej Rady mały upominek jako gest naszej wdzięczności za okazaną pomoc i współpracę. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy dla pana przewodniczącego, tutaj dla pań, za podziękowania, za te bardzo miłe słowa. No i wierzymy, że będą państwo dalej tak aktywnie też działali, tak? Bo niejednokrotnie przychodzimy na państwa sesje, widzimy, jak się odbywają i że to nie jest tylko twór taki na papierze, ale tak naprawdę działający, tak? I zastanawiający się i rozważający różne problemy młodzieży naszego powiatu braniewskiego. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
to może pana starostę poprosimy o zabranie głosu. To ja wywołam do odpowiedzi pana starostę. Nie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jest dzisiaj już pewnie jedna z ostatnich sesji. Na pewno jeszcze będziemy musieli z jedną sesję odbyć w tym obecnym składzie. Ale chciałbym wszystkim, jak tu jesteśmy, podziękować. Naprawdę ja jestem pierwszy raz radnym powiatu braniewskiego i starostą powiatu braniewskiego, ale byłem naprawdę zaskoczony życzliwością radnych. Tu również chciałbym podziękować byłym starostom i dla pana starosty Dziąga i dla pana starosty Krzysztofa Kowalskiego, którzy naprawdę wspierali mnie. Pan starosta Dziąg potrafił niekiedy po sesji podejść i powiedzieć, że można było troszeczkę inaczej, ale życzliwie powiem. Także tu dziękuję bardzo. Dziękuję również radnym, którzy też, powiem, bez złośliwości, ale niekiedy z dociekliwości i chęci dowiedzenia się o wielu sprawach, przecież nie są na bieżąco, to zarząd powiatu jest na bieżąco z wszystkimi projektami, czynnościami i najwięcej wie na ten temat, także traktowałem to jako ciekawość, nie jako złośliwość i dziękuję bardzo za to również. Dziękuję również członkom zarządu, którzy dzięki nim bardzo dużo projektów się udało w tej kadencji. Musiałbym wymieniać, jest bardzo, bardzo, bardzo długa lista. Powiem, że samo to, że dużo potrafiliśmy zrobić i dużo przekazać pieniędzy na inwestycje powiatu braniewskiego, pokazuje sam budżet powiatu, o którym dzisiaj pani skarbnik mówiła. Budżet powiatu na początku to były 67 milionów, niedużo, no, chociaż wtedy to było bardzo dużo, jednak to kilka lat temu było, a obecnie to jest prawie 105 milionów złotych i to są głównie pieniądze w inwestycjach, ale również w pensjach naszych pracowników. To też jest ważne. Pracownicy administracji samorządowej również powinni być dobrze opłacani. To są pensje również w gronie nauczycielskim. Także to jest wszystko w budżecie naszego powiatu. Także cieszę się bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za również życzliwe podejście i prowadzenie obrad, tak jak widzimy, sprawnie. Bardzo dobrze to idzie. Dosyć szybko, wiemy. Zdarzały się bardzo krótkie sesje. To też cieszy, bo każdy z nas ma swoje obowiązki i mógłby i chciałby też jak najszybciej do tych obowiązków wrócić. To jest ważne. Dziękuję również wszystkim dyrektorom naszych jednostek samorządowych, którzy naprawdę z dużą, dużą chęcią również realizują projekty, które w sumie są z obowiązku niekiedy na nich nakładane, ale widać, że chcą to robić, robią. Tu widzimy przecież, wszystkie nasze jednostki poprawiają swój wizerunek, nie tylko i zewnętrzny, i wewnętrzny, i kadra w naszych jednostkach jest również dosyć dobrze kieruje dobrze tymi jednostkami. Także dziękuję bardzo za to wszystko. No cóż, spotkamy się po wyborach. Mam nadzieję, że w tym samym gronie tak życzliwym, bo to jest ważne. Sami zauważyliście, że dzięki temu powiat braniewski bardzo dużo zyskał. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, radny Dziąg. Panie przewodniczący, panie starosto, bardzo dziękuję za miłe słowa, ale muszę przyznać, że obu stronom tego stołu przyświęcało dobro powiatu. To było w tej kadencji bardzo widoczne i z tego się cieszę. Cieszę się także, że z tego, że wzajemnie darzyliśmy siebie szacunkiem zamiast bawić się w podchody i kłótnie, powiat na tym tylko skorzystał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan wicestarosta Kowalski.
Panie Przewodniczący, drodzy radni. Przede wszystkim pierwsze słowa chciałem skierować do naszych młodzieżowców, do przedstawicieli, do przewodniczącego, do pani młodych. Bardzo sobie cenię współpracę z wami, ceniłem w tej kadencji. Jestem bardzo zmotywowany do dalszej pracy. Natchnęliście mnie nowymi pomysłami, a że nie byliście łatwi, to wiadomo, spotkań odbyliśmy w kuluarach mnóstwo. Dobrze, że udało nam się to przełożyć na rzeczywistość, tak? Także wam bardzo serdecznie dziękuję, ale i życzę wam, aby wasz zapał nie kończył się na dniu dzisiejszym, żebyście funkcjonowali, pracowali i pokazywali, że młodzież zdolna w powiecie braniewskim jest. Wczoraj, moi drodzy, odbyłem również spotkanie ostatnie z, tak to nazywaliśmy, spotkanie dyrektorów placówek oświatowych. Również rozstaliśmy się w bardzo miłej atmosferze. To pokazuje, że nawiązał się taki nasz wzajemny kontakt, relacje. Fajnie nam się te spotkania układały, wymieniliśmy sobie jakieś tam poglądy, były wnioski. Mówią, szkoda, że już nie będzie. Może będzie, zobaczymy. Ale dzisiaj chciałbym się jeszcze odnieść do grona damskiego, ponieważ może to były takie spotkania nieformalne, ale jednak miałem pod swoją pieczą zdrowie, oświatę i architekturę i budownictwo. Więc za to wszystko bardzo, bardzo paniom, bo to są trzy panie, bardzo serdecznie dziękuję. Szpital, słuchajcie, drodzy państwo, po raz pierwszy w tym roku wychodzi z wynikiem dodatnim. W architekturze nigdy nie były jakieś terminy, które by nas tam, nie wiem, ja nie miałem żadnej skargi, żadnej uwagi, funkcjonował wydział bardzo dobrze. No a pani naczelnik z oświaty, to już spotykamy się na co dzień, rozmawiamy, no tam jest od A do Z, za co też bardzo, bardzo dziękuję. Miło się z państwem pracowało. Pozwólcie, że tak skromnie, chociaż wiązaneczkę kwiatków w podziękowaniu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tu tak rozgadałem się trochę poprzednio, ale chciałbym podziękować w sumie tym, którzy są ważni dla naszych spotkań również, czyli dla była rady, dla pani Alicji, która to wszystko przygotowuje, dla sekretarza i dla pana prawnika, którzy trzymają nadzór, żeby te wszystkie nasze punkty i wytłumaczenia nam na temat wszystkich uchwał, żeby to wszystko grało. Także dziękuję dla pana sekretarza, dla pana Pawła, dla pana Tadeusza, prawnika naszego, dla pani Alicji. No i tak zapomniałem w tym wszystkim, kto jest bardzo ważny również
w powiecie, bo finanse się liczą i to jest najważniejsze dla naszej pani, kochany pani skarbnik. Tu wszystkiego co najlepsze, samego zdrowia i żeby nam z wytrwałością działała dalej. Wiem jak tu nawet przygotowanie dzisiejszego budżetu to jest naprawdę wielki wyczyn w tak krótkim czasie. Także dziękuję bardzo, ale chciałbym również przypomnieć, przez kilka ostatnich lat współpracowaliśmy, a po poprzednich kadencjach Rady również z panią Grażyną Michalec, która również chciałbym ją wspomnieć. Bardzo dobra pani skarbnik i no cóż, chciałbym, żeby też o tych naszych wszystkich ludziach pamiętano. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiem, że tutaj pan starosta ma przygotowane podziękowania dla radnych. Także prosiłbym może o wręczenie. Tak, takie drobne upominki na zakończenie. Już niektóre upominki zostały wręczone, czyli zdjęcia pamiątkowe, ale jeszcze taki drobny upominek.
że tak pan zarządzał tym wszystkim. Jestem za tym wiadomo, ale ta jedynka przysłowiowa jest najważniejsza w tym wszystkim, bo pan godnie reprezentował nas jako wszystkich radnych, nas 17 radnych na terenie nie tylko powiatu, ale i całego kraju. Za to, że zawsze pan odbiera telefony, że jest pan dostępny, nigdy pan nie odmówił rozmowy, współpracy, nie tylko dla mnie, ale dla każdego radnego. Także jeszcze raz dziękuję za tą kadencję. Proszę bardzo, jeszcze pani Bożena chciała zabrać głos. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, szanowna rado. Powiatowe Centrum Medyczne, Szpital Braniewa bez państwa nie miałby szans osiągnięcia tego, co osiągnął w tym roku, czyli pozytywne wyniki, płynność. Jest to wynikiem rzeczywiście ciężkiej pracy i państwa pomocy w sfinansowaniu i dopłaty do spółki. Za to chciałam bardzo serdecznie podziękować za to zrozumienie, że nasz braniewski szpital jest potrzebny na naszym rejonie ze względów i strategicznych, i potrzeb naszych mieszkańców. Staramy się wypełnić to zadanie, ale bez was by się to nie udało. Bardzo dziękuję, ponieważ możemy się rzeczywiście pochwalić pozytywnym wynikiem i wynikiem finansowym, płynnościowym. Jest to ciężka praca tych wszystkich lat. Wynika to też z zwiększenia poziomu finansowania. Za to i z tej restrukturyzacji, która częściowo została przeprowadzona. Za to wszystko, za to zrozumienie. Chciałam podziękować tutaj na ręce pana przewodniczącego w imieniu własnym i wszystkich pracowników. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to jeszcze ostatnie słowa jeszcze do mnie, że tak powiem, ekran został zwinięty, czyli czas pomału kończyć. Ja chciałem podziękować serdecznie wszystkim za zaufanie, że państwo zaufali mojej osobie, że mogłem tych 55 sesji przeprowadzić. No starałem się jak mogłem, wydałem z siebie wszystko co mogłem, żeby było to jak najlepiej. I byłem bardzo miło zaskoczony i jestem nadal, że ta lewa strona i ta prawa strona, to co powiedział pan radny Dziąg, dla dobra powiatu i to co podkreślał pan starosta Karol Motyka, wspólnie, razem żeśmy zrobili, działali, że te sesje przebiegały naprawdę w miłej atmosferze. Za te wszystkie rozmowy, których tutaj mieszkańcy niekoniecznie widzą przy kamerach, bo tych rozmów poza kamerami jest bardzo dużo. Spotykamy się na komisjach, spotykamy się w innych miejscach, tu w starostwie, na rozmowach i rozmawiamy o sprawach związanych z naszym powiatem. Za to wszystko, co udało się rozwiązać, zrobić w tej kadencji, bo to bardzo długa kadencja, chyba najdłuższa w historii, bo to prawie 5,5 roku. Chciałem państwu serdecznie w imieniu swoim, jak i mieszkańców powiatu branieckiego podziękować. A z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałem i państwu wszystkim tutaj na sali, jak i mieszkańcom powiatu braniewskiego złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, wesołych, zdrowych i radosnych rodzinnych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Także dziękuję wszystkim bardzo za dzisiejsze spotkanie i zamykam 55. sesję Rady Powiatu w 6. kadencji. Dziękuję bardzo.